No jak tam święta, Janoczku? Dobrze, nie dostałem pieniędzy. Jak to nie dostałeś pieniędzy? Nie dostałem, dostałem słodycze. A nie, czekaj, dostałem 3 dychy. Czyli ty stawiasz? Co? Wódkę. Witam, czemu jesteś łysy? Co ty pierdolisz? Ała! Co mi się stało z oponami? Przebiłeś mi opony. Wiem. Co jest? No którędy ty tu przejeżdżasz? O, tu jest gang. Idę i załatwić. Jak wziął mnie, przejechał, no za śmieć. O, to jest za wóz. Krzywy jakiś. To ty głupi no. Jesteś. Co ty kurna zrobiłeś? O, haker, jedziemy. Dobra, łysy. Jesteś łysy. Jesteś łysy. Jesteś łysy. Ja jestem Markus. Jesteś łysy, jestem Markus. Na odwrót. A, ucieka. Nie wiem. Sprawdźmy. Chyba tak. Oj. Dobra, zrobione. O, mój wóz. Mój. Mój. Wydzielamy. Ale nie w auta. A! Jedź! Tam sobie jedź. Czemu się policja goni? Pomógłbyś. Do mnie nie strzelają. Do widzenia. Nie strzelają. Jesteś fajnie głupi. Powiedz coś. Coś. Jest czat głosowy w tej grze. No patrz, i mi zastawił, nie? Stary, ja nie wiem, czy policja idzie za mną, czy ty, wiesz? No ja jadę. Policja jedzie. Potężnie rozchwytywany jesteś. Zdejmij helikopter. Nie, bo mnie nie gonią. To jest za miejsce, gdzie można kupić samochód. Salon? Chcę tu kupić auto? Możesz. Hola, amigo! Kurwa, słychać cię! Amigo! Hola, amigo! Witam, dzień dobry. Aj, faj, auto! Jesteśmy w Ameryce, nie musi pan takim językiem gadać. Pan chcieć mi dać... samochód. Pan wie, że jesteśmy w San Francisco, ja rozumiem po angielsku, tak? Nie musi pan jakoś tak, nie wiem, jak do jaskiniowca. A, okej. Okay. Can I buy the car? A car. What? A car. To jest napad. Gacie w dół, pieniądze na stół. Co ty gadasz? Kupuj to. To. Nie! To był motor! Też to wezmę. No i policja mnie teraz goni, cholera jasna, głupi klient. Witam, klient. Policja! Panie kliencie, proszę się wrócić. Debil. Panie, chcesz pan kupić kebaba? Kebaba w takim wozie. Albo mam też do sprzedaż kokainę. Zajebisty z niej chleb wychodzi. Naprawdę polecam. Ale nie wiem gdzie, ale dobra. Do siedziby nudla, czego nie rozumiesz? Nie wiesz, co to jest nudel? Nudesy to jest to, co wysłała mi twoja mama? Co ty gadasz? Od ilu kilogramów zaczyna się wielorybka, a kończy kobieta? Od ślubu. Co ty gadasz? Dlaczego od ślubu? Od ilu kilogramów? Od ślubu, fajne jednostki, miary masz, powiem. Witam. O Jezu, to jest nudel. Zapraszam do środka. Jestem przewodnikiem tej wycieczki. Zapraszam. Jedyne co jest ciekawego, zjeżdżalnia. O właśnie. Go wydarli, ty. Witam, dzień dobry. No, ale... Dlaczego pan, żeby się zabił? No, rozumiem. Ależ to fituje. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiking, kurwa. Czy ty wjeżdżasz, panie? To nie jest miejsce takich rzeczy. Jestem wikingiem, uga buka, kurwa. Dzień dobry. O, T12, wchodzimy. Zapraszam do T12. Aha, jednak nie jadę T12. Jeszcze mi przerwali w łeb, no. No i zepsuł mi, kurna, T12. Co jest? Jak mi przeleciał tym, kurde, Pontiakiem? Co to ma być? Wiem, gdzie jedziemy. Wiesz, gdzie jedziemy? Gdzie? Do kościoła. No i weź szybko. Czemu szybko? W sobie. Co za idiota? Wydupiaj. No nie. Nie. No przebili mi opony w wanie. Zatrzymaj się. Nie. Jadę. O, jadę! Ale prędkość! Dzień dobry. Przyjechałem się pomodlić. Nie mogę do środka? Nie mogę. O, ale ich gubię. Taki pysk. Również? Jak sobie radzisz? Jakoś. Wystarczyło do gościa nowego porządku przyjść, ja od razu ich gubię. Oni nie są chrześcijanami, tutaj nie postawią nogi nawet. Mówi ateista. No tak. Cześć. O, no policję my teraz. O pierdziele, lamuszy z Wąchocka. Idź sobie. O kurde. Wsiadaj. Nie ma takiej możliwości. Ja gdzieś pomodlę. Janek, ta jednostka specjalna jest naprawdę specjalna. Że jesteś specjalny i co? Wjebałem właśnie w niego cały magazynek AK-47. Nie zgadnę, żył dalej. Tak, zapraszam, czekam w piwnicy. Nie wiem, czy ja chcę do twojej piwnicy. Da się robić wyścigi online? Ała. O matko. O nie. O nie. Ale fart. Jaki fart, czysty skill. Czekaj, bo ja tu widzę pieniądze. Gdzie? O, pieniądze. To jest teren gangu, czy o ty co? No i git, chyba nie działają w ogóle, bez sensu. Wyścigi, kurde. O, wyścigi online, znalazłem. No bo nie widziałem wcześniej. O nie, ciuszki. No nie, no jakieś beznadziejne te ciuchy. Ja nie wiem, oni się ubierać tutaj nie potrafią w ogóle. To takie...
Ooo! Może coś jeszcze różowego jest, ja nie sobie wezmę. O, są, patrz jakie klapki. Co ty masz na sobie? Wyglądasz jak idiota. Chłopie, patrz teraz. Ale jakie mam sandały zajebiste. O Boże! Tylko że jak taki zjeb, kurwa, baron narkotykowy. Jak się rzucił. Wiem, ty jedziesz. Co to jest? Jakie gówno małe. Bierz auto i ścigamy. Zaczynamy stąd. 3, 2, 1, start. Co za mnie? Wygrałem. 3 kółka. Jak to 3? No. Halo, jakbyś ty wygrał, byłoby, że ty wygrałeś, nie? Nie no, zawsze są 3 kółka. Tak powiedział. Wyścigi. Który wyścigu są 3 kółka? NASCAR. Co ty gadasz? W jakim NASCARze są 3 kółka? To są go-karty na bokach. Dawaj go-kartem. Jak wysadzi się kanalizację, to ruszamy. O nie. O ty, no nie widzisz, że nie w tą stronę jedziesz. Tom. Drugie kółko. Ja rozpoczynam trzecie kółko. A, na pewno. Ostatnia prosta. No gówno, nie ostatnia prosta. Którędy ty jedziesz? Yes! Gówno, ja wygrałem. Nie! Nie! O, łódka! O, nie działa! Mam! Masz? Płyń! No płyń! No płyń! No nie! No płyń! Chciałbym. Aha, zepsuła się. No to fajnie. Jedziemy do Arkadza, zamkniemy cię w więzieniu od razu. To zbrodnie wojenne. Zapraszam na oprowadzanie. Za mną. No jak za tobą? Za mną! To jest teren zastrzeżony, jesteś jebnięty, tu jest kurwa nielegalne być tutaj w ogóle. No i teraz masz kurwa dym. Ty masz, ja nie mam untady. Ja zapraszam do środka do Alcatraz. Kurwa policja. No niestety. Zapraszam na oprowadzanie. O, tu są toalety, jak widać, elegancko toalety, proszę bardzo. Tu jakiś monument, słuchaj. Alcatraz Island Area 12 akrów, słuchaj. Tylko rządowe łodzie, a myśmy przejechali jakoś w ogóle, nie wiadomo czym. Dobrze, zejdźmy do dalszej części. O, zapraszam. Tutaj mamy cele więzienne, tylko jakoś bez więźniów. Jezus Maria, policja na to jest w środku. O matko, dużo policji. Ale tak poza tym jest wszystko w porządku, nie? To dziwne, że jest policja w więzieniu, a nie ma więźniów. My nawet nie uciekamy z tego więzienia, my sobie chodzimy po spacerniaku. O co chodzi? Czemu nas gonią? To jest niepoważne. Dobra, zgubiłem policję. Zapraszam, wycieczki ciąg dalszy. Jakieś kurwa gnoje w czapkach nas rozchodziłem. O, dalej tu chodzą, ale już się do nas nie przypierdalają, także myślę, że zapomnieli jak wyglądamy. Nie no, brzydkie to więzienie jest moim zdaniem. Mogłoby być ładniej, ładniej. Aha, bo tu jest jako muzeum już zrobione, tak? Ale teraz jest już zamknięta, już nie działa. A. Panowie Szczapka, dzień dobry, czy możecie się państwo usunąć, bo ja wam faka zaraz pokażę, to się kurwa skończy. Rozmawiam z panami w czapkach. Ej, popychają mnie. Ej, z paralizatora mnie nadupiają. No co za gnoje, jeszcze bliźniacy do tego. Idźcie sobie ode mnie, was pobiję. Chcesz, żebym was pobił? Nie, aż no sam, że się chcieli, no macie kurde teraz. Neutralizuj wrogów, uwolnisz więźnia. Czyli jednak tu są więźniowie, mówiłem ci. Jednak działa Alcatraz. Kurwa, ale uwolniłeś więźnia, mieliśmy najpierw 5 wrogów zneutralizować, a ty już uwolniłeś od razu i teraz zdechłem przez ciebie. Obaj raczej muszą uwolnić, opuścić tę okolicę. Dobra, to ja wsiadam do łódki. Zapraszam do mojej łodzi, mojej łajby. Dobra, elegancko. Już mnie lpi.